tytuł kursu Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł Zdobnictwo paznokci. Temat Stylizacja paznokci. Opowiem Wam dzisiaj o przedłużaniu paznokci. Na początku warto wspomnieć, że już ponad 3000 lat przed naszą erą w Egipcie, Chinach i na Bliskim Wschodzie stosowano różne techniki pielęgnacji i malowania paznokci. Eleganckie Egipcjanki i kobiety Arabii malowały paznokcie i dłonie henną oraz rdzawym lakierem uzyskiwanym z wydzieliny insektów. Oprócz tego zamożni starożytni Chińczycy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, hodowali długie paznokcie zdobione złotem lub srebrem, by pokazać, że nie muszą pracować. Już wtedy zaczęto nosić sztuczne paznokcie zrobione ze specjalnie usztywnionego papieru ryżowego, które można nazwać prototypami tipsów. To właśnie w latach 30., a potem 60. XX wieku modę na długie wypielęgnowane i pomalowane paznokcie wprowadziły gwiazdy filmu i estrady. W 1932 roku amerykańska firma Charles Revson zaproponowała jako pierwsza specjalne barwniki w wielu różnych odcieniach lakierów. Moda przedłużenia paznokci za pomocą akrylu przeniesiona została z USA w latach 70. Poza metodą przedłużania paznokci za pomocą akrylu wyróżniamy również metodę żelową i fiberglass. Metoda żelowa polega na przedłużaniu płytki za pomocą tipsów, które nakleja się na naturalne paznokcie i nakłada na nie warstwy żelu twardniejącego pod wpływem promieniowania UV. Metodą żelową można także przedłużać paznokcie techniką na szablonie, która wymaga zdolności manualnych i precyzji w modelowaniu żelu. Fiberglass to natomiast metoda polegająca na nałożeniu włókna jedwabnego, utrwalonego za pomocą tzw. resiny. Ten sposób wybiera się, gdy mamy problem z wyhodowaniem własnych paznokci oraz do naprawy naturalnej płytki. Paznokcie wzmocnione fiberglasem są bardzo trwałe i idealne przy wykonywaniu ciężkiej pracy. Ostatnią wspomnianą metodą jest akryl, czyli najstarsza metoda utwardzania paznokci. Polega na pokryciu płytki specjalną masą, którą modeluje się w odpowiedni kształt. Akryl jest mocniejszy i bardziej sprężysty od żelu. Trudniej ulega złamaniom, można go nałożyć na tipsy lub użyć do przedłużania na szablonie. Decydując się na przedłużanie i stosowanie sztucznych paznokci, musimy mieć świadomość, że może nieść to za sobą także konsekwencje związane z różnymi chorobami. Są one bowiem powodowane przez bakterie i grzyby, wskutek nieprzestrzegania przez stylistkę paznokci odpowiedniej higieny i dezynfekcji narzędzi. Choroby płytki mogą też być wynikiem niedoboru mikroelementów i witamin w pożywieniu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.